Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Planet Crafter. No i wam powiem, że trochę przedobrzyłem w grze. Próbowałem tutaj wam powiem coś zrobić w postaci takiego jakby pomieszczenia na reaktor. No ale ten reaktor, jak wiecie, nie chce się stawiać w budynku, więc pomyślałem, że go obuduję w ten właśnie sposób. No i będziemy mieli tak jakby możliwość zajrzenia do środka, do reaktora, że on tam pracuje, coś takiego przez te szyby. No ale sprawa wygląda tak, że no nie mogłem tego, co widzicie, postawić tutaj wbitego tak w ziemię. No i trochę pokombinowałem, przekombinowałem w ogóle, bo nie chciałem czegoś takiego stawiać. I zobaczcie, co zrobiłem. Zrobiłem coś takiego, że tu przez chwilę, jak przeskakujemy, to można wklikać czasami ten budynek, o, jak widzicie, udało mi się teraz, w ziemię. Tylko że, no właśnie, widzieliście, co się dzieje? Nie mogę go usunąć, nie? I coś sobie tutaj zwaliłem. W ogóle nie przychodzi mi. O nie, teraz chyba znikł. O, udało się. Ale w tym miejscu również są takie budynki. O, jak widzicie, tu już jest tak jakby był, ale go nie ma. I chodzi o to, że sobie trochę zwaliłem przez tą kombinację, taką jak tą przed chwilą, co widzieliście, chociaż tego się udało usunąć. Są tutaj już takie elementy, że ich w ogóle nie mogę usunąć. Przy próbie usunięcia całego tego budynku doszło do tego momentu, że po prostu wisiały mi w powietrzu, tak na przykład jak jedna ściana, którą na przykład jak się tutaj widzieliśmy tą ścianę, szedłem do tyłu, jej nie było. I mimo że widzicie, że tam jest ten kawałek właśnie taki, to jak się tutaj wejdzie, go tak naprawdę nie ma i go nie ma z żadnej strony. I on tam niby jest, ale go nie ma. No, a chciałem, żeby to tak wyglądało, że wiecie, wchodzicie i tu ten reaktor pracuje i tu góra i dół mamy takie szyby, że wiecie, można zajrzeć do niego, ale już w ogóle jakim cudem ja mogę kasować reaktor, mimo że szyba jest, to nie mam pojęcia. Te szyby też już chyba są jakieś niewidzialne, dlatego już nic tu nie ruszam, idę stąd, mnie tu nie było, nie dotykam tego. Dobra. Coś nam się tu odblokowało? Nie. Algi jeszcze nie. Dobra. Tu coś? Nie. Dobra, dopiero zauważyłem, powiem wam szczerze, po tym odcinku poprzednim, że mamy coś takiego teraz jak możliwość zrobienia stacji do kraftowania drugiego poziomu. Wcześniej nie zauważyłem, dlatego też zaraz sobie ją gdzieś tu postawimy. Tak, bo to jest chyba pierwszy poziom, więc ona się chyba w ogóle niczym nie różni. A może ja nie ogarniam. To jest to samo. Nie, dobra, to jest to samo. To źle mi się wydawało. A wydawało mi się, że to jest jakiś nowy budynek. Nowy element. I po prostu w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tam będą te nowe rzeczy. Więc no, myliłem się, jak widzicie. Dobra, no nic, no to chipów potrzebujemy w takim razie znaleźć, nie wiem za bardzo gdzie ich szukać, czyli to nie jest to co ja myślałem, że to jest, nie no tu piszę teraz, dziwne, aha dobra jak tu przerzucę, ok, czyli my mamy coś nowego, muszę przejrzeć dobrze te budynki, ale chyba nie, czyli musielibyśmy znaleźć te chipy, które by pozwoliły nam tworzyć nowe rzeczy. I chciałbym ten reaktor zobaczyć. Przy czym on jest, wychodzi, że tańszy w ogóle niż ten zwykły. Zobaczmy, jaki on jest duży w ogóle. Woda, super ten. Raczej nie powinno być problemu. No chociaż może jednak może być problem, bo wcale nie mam tego tak dużo. Najwyżej rakietę zaraz ciągniemy. Znaczy meteoryt wchodzi mi. Dobra, wyrzucę to. Potrzebujemy 2T. Dwa takie rdzenie. Dobra, to pierwsze co, to puszczę rakietę, żeby nie wyszło, że zostanę bez uranu. Za mało. Dwa potrzebuję. Dobra, nie robię. Idziemy zobaczyć, co jest potrzebne na rakietę, bo nie pamiętam. Tak jak widzicie, dołożyłem tutaj do kopania.
żeby po prostu można było korzystać. Ułożyłem już tutaj te panele słoneczne, tak jak chciałem, żeby były. Tam nawet myślałem nad drugim poziomem, ale na razie energii mi nie brakuje, więc stoi to tak jak stoi. Dobra, zobaczmy, ile kosztuje ta rakieta z tym. Asteroida. Uran, dobra. Co potrzebujemy? Kobalt, kobalt, super. Czyżby się zmieniła ta? Co jest potrzebne? Ale jeżeli tak, to lepiej dla nas. Czyli mogę tutaj zaszaleć i zrobić ten reaktor. W razie czego sobie tą asteroidę wezwiemy z uranem. Dobra, no to jeszcze jedno. Mamy. Co tam jeszcze? To teraz co tam jeszcze było potrzebne? Woda, woda. W sumie wodę to wezmę z dworu, dobra. Super ten, aluminium. Jedno chyba, tak? Jedno. Co tam jeszcze? I siarka dwa razy, dobra. Chcę zobaczyć, jak on jest duży. Ciemno się zrobiło. Pewnie nie będzie szans, żeby go gdziekolwiek wstawić. A, tak wyglądają te czerwone kwiatki. Okej. Okay. Jak duży jest ten reaktor? W sumie to nie jest jakiś potężny, jak myślałem, że będzie. Ale chciałbym go jakoś obudować, bo nie podoba mi się to, że on tak stoi. Po prostu bez niczego. Zobaczę jeszcze, czy mogę go postawić na tej platformie takiej. Ale raczej nie będę mógł. Zobaczmy. On to niby jest wbity w... Nie no, mogę. Chociaż czy gra ogarnia, że ja to próbuję na tym postawić? Dajmy to trochę wyższe. No niby pozwala. Okej. Okay. Aczkolwiek wolałbym, żeby to wyglądało takie, wiecie, wbite w ziemię, żeby było. O dobra. Będę musiał pomyśleć, jakby go fajnie obudować. Tylko żebym tego nie zepsuł tak jak tutaj. No to też bym tego nie chciał. Albo ciekawe, czy mogę go na dachu postawić. Bo jakbym zrobił taką z tych na początek, później dopiero te, następnie go postawił na dachu i obudował go. Czwórkę bym taką potrzebował. Żeby można było zajrzeć do niego. Nie wiem, jeszcze coś tutaj przykombinuję na bank, ale jeszcze nie wiem co. Dobra, jeden uran nam został, to podkładam. Idziemy po kolejną złotą skrzynkę, a przynajmniej wydaje mi się, że tam będzie. Jedzenie ja chciał odłożyć. Materiały. Aluminium odłożymy. Kobaltu nie mam, lodu też nie. Magnes odłożymy. Krzem. O, zapchany jest. Ten jeden, ten uran się też odłoży. Ja zabiorę. No tu macie, jak widzicie, w razie czego mam tu silnik, więc bez, że tak powiem, strachu, w razie czego mamy. No i tak o. Co jest potrzebne na schody? Metal. No to też schody, czyli sam metal tak naprawdę nas interesuje w tym momencie, którego widzę już nie mam w ogóle. No, wszędzie metal schodzi, to teraz tak to wygląda, że nie mam nic. No i ta woda nam pada przez ten... woda. Weźmy sobie dwie te, bo tu już widzę, że zaraz nam jedna zejdzie. Idziemy zobaczyć, czy jest złota skrzynka tam, gdzie myślę, że jest, ale myślę, że dobrze myślę. A zaraz to sprawdzimy. O, metal, metal. Na razie metal mnie interesuje, więc go pozabieram. Jak będę wracał, to najwyżej ten pozabieram stąd przedmioty. Metal, 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 metal. Dobra, coś tam mogę zabrać. Tytan zabiorę w razie czego, okej. I tak, myślę, że tam, jak tam było i tą półkę skalną, o której mówiłem na początku, o, ciekawe, może tu jeszcze gdzieś jest. Czy nie, bo było za łatwo ją zobaczyć. No, nie ma. Ta półka skalna, co tam jest? Obstawiam, że tam może być. Spróbuję właśnie wejść z użyciem drabiny. Ale to zobaczymy zaraz. Czy ja mogę przy tych algach coś zebrać? A nie, no dobra, to pływanie jest takie proste, ale w miarę normalne.
Myślałem, że coś się przy nich zbiera. Może tu? Bo tam coś było, że kultury bakterii czy coś takiego, ale skąd ja mam to wziąć? Biomasa, powietrze, energia. No dobra. O nie, można coś. A. Czyli musi być na tyle blisko, żeby było. Nie wiem, czemu to rośnie na wodzie. Halo? Czy to wszystko jest w porządku? Ten nasz pod wodą jest. Ciekawe, czy mogę się ten powietrzem zatankować. Nie mogę! Nie mogę, dobra. Trzeba by zlikwidować, jakby wracał. Gdzieś zbudować nowy. O, tam też już szlak trafia ich. Dobra, z tej strony myślę, że będzie najłatwiej wejść tam na górę. A może nawet, chociaż nie, no wskoczyć to mi się chyba nie uda. Powietrze nie wziąłem, to będę musiał zbudować. Ale nie wiem, czy mnie stać w ogóle. Dobra, stać mnie, ale na drzwi nie będzie mnie pewnie stać. Silikon, gdzie jest silikon? Tu chyba leży. Dobra, mamy. Mamy. No dobra, to próbujemy. Nie. Aha, fajnie. Tej skały tu z przodu tak naprawdę nie ma. Okej. No trochę to utrudnia, bo po niej byłoby o wiele łatwiej wejść. Nie, może doszła jakaś modyfikacja tej mapy i przez to coś takiego się zrobiło. Teraz chwila, czy ja mogę jakoś tam na górę się wdrapać? Nie wiem w tym momencie tak naprawdę, po czym ja idę. Może ja powinienem tu zaczekać, aż ta woda się tak na tyle wysoko podniesie. Po czym ja w ogóle wskakuję tak naprawdę w tym momencie, to nie wiem. I czy by się zaraz nie okazało, że tu gdzieś wpadnę pod mapę. Dobra, tu nie ma. O! O, trzeba uważać. Nie chciałbym gdzieś tutaj wypaść. To jest, czy... Kurde. To może ja to jednak nie powinienem był wchodzić. Może to nie jest tutaj. Myślałem, że będzie na tym, ale z tego co widzę, tutaj nawet nie powinno się chyba wchodzić. No dobra, już jak tu jesteśmy, to próbuję. Czemu nie mogę tego obracać? Nie, no dobra. No, żeby zaraz nie spadł, tak się odsuwam. Kurczę. To jest z tą drabiną. Dobra. Czy ja mogę jakoś obracać? Znaczy obracać, oddalać, przybliżać te elementy? Muszę zobaczyć. Nie, chyba nie można. Bo się boję, żebym nie spadł zaraz. Dobra, stawiać to tak, o, byle bym mógł na to wejść. Nie, jeszcze raz, jeszcze jedno potrzebujemy. To może jednak tutaj złotych nie ma. Dobra, to mnie trochę poniosła fantazja. Widzę, że nie powinienem był w ogóle tu wchodzić. Nie ma tutaj nigdzie? Znaczy nie, no, znaczy, no... Na 90% nie ma, bo przecież jeżeli by tu coś było, to bym nie przenikał przez to. Trzeba było wejść tam i zobaczyć tu, czy coś jest. Czyli dobra, nie miałem racji. Nie ma tutaj złotej skrzynki. A liczyłem, że będzie. Smuteczek trochę. Dobra, trzeba zabrać ten metal. O. Szybko muszę to zrobić, bo już widzę, że powietrze się kończy. Zamiast grać normalnie, to ja grę psuję. Łażę tam, gdzie nie powinienem włazić. Tutaj, okej. Jeszcze wejdę tam na górę i spojrzę tam z góry, czy gdzieś coś leży. Nie no, ale przekonany byłem, że coś tu będzie i nie miałem racji. Ciekawe mnie, co z tymi minerałami, co pod wodą zostaną. To
panele nasze spoko widać. Ja taki pewny byłem, że tam coś będzie, a tu... Ta mi pokazała, że nie mam racji. Dobra, trzeba będzie do bazy wrócić, rzucić te żelazo do tego. No i zrobić chyba, myślę, dodatkowe te od Alk. Zobaczmy. Stąd można spojrzeć w miarę tak na tamtą stronę. Nie, no dobra, faktycznie tam nic nie ma. Mogłem tak od razu tu przyjść i spojrzeć. Dobra, czyli trzeba będzie jednak dalej szukać tych złotych, tych... Tam jej nie ma. Myślałem, że tak jakby na każde takie miejsce, czyli na przykład ten statek, tamte statki, przypada powiedzmy ta jedna taka skrzynka, że gdzieś jest ukryta. No, ale się myliłem. Bo tutaj raczej nigdzie na tym nie ma chyba tak ona... Gdzieś w tym miejscu. Tu pod tymi kamieniami może, pod jakimś nawiasem skalnym? Nie, chyba też nie ma. Może nie będę aż tak kombinował, bo... źle się to zaraz skończy. Się dziś jeszcze nie daj Boże przyblokuje. Zobaczmy. Nie, chyba nie. Dobra. Tutaj może? Obstawiam, że... No co, dobra, może nie obstawiam nic, bo przecież to nam się okazało. Może wydawało mi się, a wcale nie było. Ile ten stół kosztuje? Dobra, idę, zrobię stół naszego biura. Miałem przecież zrobić. I teraz nie będę mógł tu nic zbudować. Znaczy, i tak niech tu chciałem. Tylko, że zakryło mi chyba tą rakietę. Ej, gdzie jest moja rakieta? A, tu jest, dobra. Przenieść? O kurde. O, okej. Okay. Myślałem, że nie można jej podnieść. Chociaż w sumie obrócę ją. O. Ładnie ustawioną. No nie wiem gdzie, to idę zobaczyć tu do jaskini obok, czy tam gdzieś... nie ma ukrytej tej złotej skrzyni. Myślałem, że to będzie trochę jednak łatwiejsze ich szukanie, ale jakby było łatwiejsze, to bym znalazł wcześniej. Aż do tej pory nie znalazłem żadnej. Gdyby nie to, że zacząłem szukać specjalnie. Dobra, powietrze. Gdzie ona by mogła być w ogóle? Ale to też trochę przeszkadza to, że przełącza się na ten taki widok z tym pyłem w tle. Gdyby nie to, to pewnie bym o wiele więcej widział. No ale kurczę, ja tutaj chodziłem, zbierałem, raczej bym chyba nie przeoczył. Chyba, że jest gdzieś tam w przejściu. O, jaką wiadomość dostaliśmy. O. Trzeba gdzieś sprawdzić. O, zaraz. O, tu jest tego lodu trochę. Tu jest lód, siarka, aluminium. Nie, to lód akurat się schował. Nam się to przejście zrobiło na ten, że tak powiem, siarkowy świat. Tu mamy żelazo. Tu gdzieś może w tych tak kwiecie ukryta czy coś? Też nie.
Mam nadzieję, że jej nie zobaczę, bo jeżeli się okaże, że się nie znajdę, a wyminę wizycie później, że no przecież tam leżało. Będzie przypał. Niby są tu takie miejsca, że no jakby się uprzeć, to można by było coś tu schować, ale... Tam jest dosyć głęboko. Można by było tam luknąć. Jeszcze. Tutaj raczej pod tymi nie jest to nigdzie pochowane. Tutaj nie ma. Nie chcę, mógłbym oczywiście, wiadomo, sprawdzić, nie wiecie, na necie, bo pewnie gdzieś jest poradnik, jak je znaleźć. Ale to trochę bez sensu. Szczerze bym wiedział chociaż ile ich jest, mogłem chociaż to sprawdzić. Wiedział, czy warto szukać. Ale najbardziej mnie ciekawi o te chipy, czy w tych złotych skrzyniach można je trafić jeszcze. Żelazo, tak? Żelazo dwa razy, okej. Tam chyba nigdzie na tych jakichś półkach tego nie wejdzie. Tutaj może gdzieś? Kurde, no nie ma, no. Nie umiem tego znaleźć. Tu między tymi skałami coś jakoś tak wypchnięte w ukryciu. Ups. No złote skrzynki nie chcą do mnie przejść, ewidentnie. Mnie nie lubią. Może ona wcale nie jest schowana, może gdzieś tu jest na widoku. O kurczę, powietrze. Szybko. Dawaj. Zdążymy, chociaż na zaciemnieniu już chyba wbiegniemy do środka. O, dobra. Można by też trochę oszukać i tak o tutaj popatrzeć, jeszcze zanim mi przyciemnia ten wzrok. Może tu coś jest? Nie wiem, czy to mi się ta ziemia tam z tyłu świeci. O, teraz mi tak jakby wiecie, nie? Zanika ten zasięg widzenia. Nie wiem, gdzie to może być, no. Tutaj chyba wokół, nie wiem czy szukałem, ale jeszcze zobaczę. Przy tych skałach też musiałbym się chyba pokręcić, mi się wydaje, że też może gdzieś tutaj są. Nie wiem czy ona może być jakoś ukryta na górze, czy coś tu w stylu, nie wiem czy tam takie miejsca jest możliwe, że są wypchane. No, udało się. Tylko czy ja mogę z tym teraz wyjść? Mogę. Okej, dobra, no tak schodzi. Przełaziłem tyle razy i nie zajrzałem pod to. Z tej strony to nie widać. Dobra, mogę stąd iść. Zobaczymy jeszcze tą wiadomość, co tam była. To niech już tam zostanie. Aczkolwiek jeszcze to mnie zastanawia, co tutaj jest. A nie, faktycznie coś tu leży. Co to jest? A to zwykła, niebieska. Jest blueprint. Ekstra. O, oczywiście, że to weźmiemy. To może zostać. Nice! Chociaż z drugiej strony, czy to jest... To chyba zostało wytworzone po moim, że tak powiem, łażeniu tutaj. Bo nie sądzę, żebym skrzynkę ominął, kiedy tutaj łaziłem. Gdzie to? Możemy zabrać złotą rakietę. W sumie śmiesznie trochę.
Kolejną złotą rakietę mamy do kolekcji. Nie wiem, gdzie będę następnym razem szukał, ale jak widzicie, no dosyć ciężko są to. Czy może nie są jakoś ciężko ukryte, jeżeli się wie, jak szukać pewnie, ale... No nie powiem, łatwo nie było tego znaleźć. Dobra, idziemy zobaczyć, bo jakąś wiadomość w ogóle dostaliśmy. Tam wiadomość się przeczyta i myślę, że zakończymy na razie ten odcinek. Trochę mnie zmęczyło to szukanie. Dobra, zobaczmy. Kolejna złota rakieta, nice. Ciekawe ile ich jest. Aczkolwiek no ten... Dobra, wiadomość dostaliśmy. Naprawdę? Dobra, wiecie co? Odpuszczę sobie budowanie tutaj, albo jest niepołączone? Nie ma żadnej anteny komunikacyjnej w zasięgu, chodzi o to, co tu mamy. Co ja potrzebuję, żeby to zrobić? Screen blueprinty, to mam... Dosyć dużo wymaga. Dobra. Aha, jak ja mam to użyć w ogóle? Użyć tego na ekranie tych blueprintów. Dobra, tutaj postawię telefon na chwilę tylko. A, tu mam, faktycznie. Kompas udało nam się odblokować, ale w sensie ja go gdzieś mam teraz, tu mi się pojawił, czy mam go zrobić? Nie, chyba muszę go zrobić, tak? O. Jako pułapkiego tego poziomu. Tu mamy wszystko. Tu prawie. Gdzie ja mogę zrobić ten kompas? Jakże. A, faktycznie mogę. Magnes i silikon jeszcze potrzebuję. Zobaczmy. A, faktycznie na górze mam. No, spoko. Spoko, spoko. No nie wierzę, to ja tu mam za... Nie mogę tego raz stąd zabrać, naprawdę? Ożeż, kurwa. Jakbym wiedział, to bym tak tego nie postawił. Myślałem, że to... Czy ja po prostu klikam na coś źle? Chwila, no bo teraz już nie wiem. No, już myślałem, że ten, że klikam i nie mogę skasować. Mogłoby się jakoś tak bardziej podświetlać to, co ja chcę zlikwidować. No, to dziwo nie pokazuje, że owszem. A, to jest do poprawienia zapewne. Dobra, gdzie jest woda? Nie to. Dobra, chciałem teraz postawić ten, żeby przeczytać tę wiadomość. O to nam chodziło tak naprawdę. Też go profesjonalnie postawię na ziemi. I zobaczmy. Aha, to, że jesteśmy skazani, no to. A to wiadomość. Od Riley. A, tutaj nam. Cześć, udało mi się w końcu zlokalizować system, do którego cię wysłano. Nie mam za wiele czasu, ale mogę dać ci kilka wskazówek. Poziom sukcesów tych planet crafterów, czyli powiedzmy tych gości, co te planety robią, jest tak niski, dlatego że jest to prawie niemożliwe do wykonania zadanie. Powinieneś znaleźć kosmiczne jedzenie w tych zrzutach i może we wrakach statków. Będziesz w końcu potrafił wyhodować jedzenie samemu, jeżeli uda ci się osiągnąć odpowiednie wymagania. Więc postaraj się znaleźć nasiona. Tutaj eksploracja i ulepszenia są wymagane. Eksploracja i ulepszenia. Eksploruj i ulepszaj swój ekwipunek, żeby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Okej. Okay. Czyli tam do nas jakaś, nie wiem, gościówka napisała. Dobra, czyli musiałbym przesunąć całą tą antenę. Myślałem, że to jest połączone tutaj. W sumie to może mógłbym to połączyć.
Ale też szkoda, że nie ma schodów wewnątrz budynku, nie mogę zrobić. On wyrzucił to, tak? Czy to tam leży? Nie, dobra, było miejsce. Bo nie podoba mi się to takie przejście tą drabiną. Wolałbym, żeby były takie schody do góry, albo coś takiego jak piętrowy ten budynek, że wiecie, że widzę górę od razu i one się jakoś tam łączą, powiedzmy. Dobra. Więc to tak wygląda. I udało mi się odblokować kompas. Czyli będzie trzeba poszukać w kolejnym odcinku tych skrzyń ogólnie. Albo wybrać się do tego kanionu, bo tam raczej nie powinno jeszcze, raz raczej tego oczywiście, że nas tam nie było jeszcze, będzie o wiele łatwiej to tam znaleźć. Po co mi w ogóle bakterie? Tak nie do końca wiem, bo jeszcze nie widziałem, żeby wymagało to jakiś przedmiot albo budynek. Tu mamy 25 kg wymagane, dobra, to ja sobie wezmę kilka tych, pójdę teraz pomiędzy odcinkami, postawię od Alk. A my się widzimy, mam nadzieję, w następnym odcinku. Tak więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.